Wyobraź sobie, że otrzymujesz wiadomość z nieba. Coś tak potężnego, że może zmienić los całego narodu. Dokładnie to przydarzyło się Karolinie, zwykłej kobiecie z Polski. W ciemnościach swojego życia została odwiedzona przez nikogo innego jak świętą Faustynę. A wiadomość, którą jej przyniosła, pilne ostrzeżenie, nie tylko dla Karoliny, ale dla całej Polski. Czy jesteś gotowy, aby usłyszeć, co zaraz się wydarzy? Pomyśl, że żyjesz swoim codziennym życiem jak zwykle, bez większych niespodzianek. Aż nagle, w jednej chwili, wszystko zmienia się w nieoczekiwany sposób. W ostatnich momentach swojego życia przed tobą pojawia się duchowa obecność, przynosząc wiadomość, która nie tylko odmieni twoje życie, ale także przyszłość twojego kraju. To właśnie przydarzyło się Karolinie, zwykłej 35-letniej kobiecie, mieszkance małego miasteczka w Polsce. Karolina nie była osobą bardzo religijną i nigdy nie spodziewała się przeżyć czegoś takiego, ale tej nocy wydarzyło się coś niemożliwego. Święta Faustyna, bardzo znana i szanowana święta w Polsce, ukazała się Karolinie z pilnym przesłaniem. Co ciekawe, to objawienie nie zostało przekazane księdzu ani zakonnicy, ale zwykłej osobie, takiej jak każdy z nas. Wiadomość była jasna, bezpośrednia i miała ogromne znaczenie. To, co Karolina usłyszała tamtej nocy, nie było czymś zwykłym. To było poważne ostrzeżenie, niosące ciężar całego narodu. Teraz wyobraź sobie siebie na jej miejscu. Co byś zrobił, gdybyś w najtrudniejszych momentach swojego życia został wybrany do niesienia tak ważnej wiadomości, mogącej zmienić losy wielu ludzi? Karolina, która zawsze była oddana świętej Faustynie, przechodziła trudne chwile. Utrata matki zachwiała jej wiarą i zaczęła kwestionować sens wszystkiego. Ale tego dnia wydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Podczas zwykłego popołudnia Karolina straciła przytomność w domu, a w tym momencie miała nadprzyrodzoną wizję. Święta Faustyna ukazała się, przynosząc wiadomość, która wszystko zmieni. Chcąc czy nie, wszyscy mamy momenty, kiedy życie zdaje się stawiać nas twarzą w twarz z czymś większym, niż możemy zrozumieć. Karolina, zwykła kobieta z Polski, miała nadprzyrodzoną doświadczenie, które całkowicie zmieniło jej spojrzenie na przyszłość jej kraju. Opowiadała, że nagle znalazła się w bardzo ciemnym i głębokim miejscu. Odczucie bycia w innej rzeczywistości było tak silne, że nie wiedziała, czy wciąż żyje, czy już umarła. Jej ciało wydawało się lekkie, ale strach był przytłaczający. Coś wielkiego miało się wydarzyć, ale nie potrafiła zrozumieć, co to jest. Nagle pojawiło się silne światło, a stopniowo zaczęła się wyłaniać postać kobiety. Miała na sobie habit, a Karolina od razu wiedziała, że stoi przed świętą Faustyną Kowalską, bardzo ukochaną świętą w jej kraju. Karolina była w szoku, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Święta Faustyna spojrzała na nią i z mocnym głosem powiedziała: „Przybyłam na rozkaz Najświętszej Dziewicy, Karolino. Czas się kończy, a ty musisz zobaczyć coś bardzo ważnego”. Słowa świętej odbijały się echem wokół, a Karolina została bez słów. Następnie Faustyna zaczęła pokazywać sceny zniszczenia. Miasta w płomieniach, katastrofy naturalne niszczące wszystko na swojej drodze. Chaos dominował, a ludzie prosili o pomoc, ale nie było już nic do zrobienia. Święta Faustyna wyjaśniła, że to tylko pierwsze oznaki mrocznej przyszłości. Pycha, chciwość i oddalenie od Boga prowadziły świat do upadku. Mimo że chciała odwrócić wzrok, Karolina nie mogła tego znieść. Widziała zniszczone rodziny, puste kościoły i dzieci uczone, by odrzucały wiarę. Za całym materialnym bogactwem, które oferuje świat, miłosierdzie Boże nadal jest ogromne. To właśnie powiedziała jej święta Faustyna podczas głębokiej wizji. Jednak czas się kończy, a ludzkość żyje, jakby Boga nie było. Sprawiedliwość Boża jest w drodze i wkrótce oczyści wszystko, co jest nieczyste. Gdy to usłyszała, Karolina nie mogła powstrzymać łez. Desperacja i ból, które widziała w oczach ludzi, głęboko ją smuciły. Święta Faustyna, kładąc dłoń na jej ramieniu w sposób pełen czułości, mówiła głosem pełnym pilności: „Zostałaś przyprowadzona tutaj, aby zrozumieć, co nadchodzi. Bóg nadal pragnie zbawić wiele dusz, ale nawrócenie musi nastąpić teraz. Nie ma już czasu do stracenia”. Nagle wizje zniszczenia zniknęły, ustępując miejsca nowemu obrazowi. Karolina zobaczyła swoją ojczyznę, Polskę. „Teraz zobacz, co czeka naszą ukochaną Polskę”, powiedziała święta Faustyna tonem łagodniejszym, pełnym smutku. „Polska, tak jak reszta świata, będzie musiała zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami, ale nie zostanie całkowicie zniszczona”. Karolina widziała polskie miasta w ruinach, zdewastowane przez katastrofy naturalne, ale zauważyła także coś innego. Świecące światła pośród chaosu. Z ciekawością zapytała, co te światła oznaczają.
Święta Faustyna odpowiedziała z nadzieją: te światła to wierne dusze. Nawet w najtrudniejszych momentach Bóg zawsze zachowuje małą grupę wierzących. Polska będzie schronieniem w 1000 dziedzicy w czasach próby. Została wybrana przez Boga, a Najświętsza Dziewica ma szczególną miłość do tej ziemi. Wiele osób przybędzie tutaj w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Ta wizja nie była tylko ostrzeżeniem. Karolina nie mogła tego znieść. To, co zobaczyła, nie było tylko przestrogą dla niej, ale także wezwaniem dla całej Polski i świata. Nawet w obliczu cierpienia Polacy pozostaną wierni w swojej wierze, wspierając się nawzajem i modląc się z oddaniem. Przed tym, jak kościoły opustoszeją, znów będą pełne ludzi klęczących i proszących o miłosierdzie Boże. Polska ma bardzo ważną rolę w zbawieniu świata, kontynuowała święta Faustyna. Nasz kraj stanie się schronieniem w dniach ciemności, ale aby tak się stało, naród polski musi pozostać mocny w wierze, będąc przykładem modlitwy, pokuty i miłosierdzia. Faustyna z czułością spojrzała na Polskę i powiedziała: zawsze kochałam moją ojczyznę całym sercem. Nawet z daleka nadal wstawiam się za naszą ziemią, bo wiem, że Bóg ma dla nas specjalny plan. Dała mi do zrozumienia, że zostałam wybrana, aby zobaczyć i przekazać tę wiadomość światu. Miłosierdzie Boże nadal jest w zasięgu ręki, ale czas się kończy, powiedziała Faustyna. Kiedy wrócisz, musisz powiedzieć wszystkim, co widziałaś. Mimo nadchodzących kar jest nadzieja. A ta nadzieja jest w Bogu, w Jego miłosierdziu i w roli, jaką Polska odegra na końcu czasów. Z tymi słowami Faustyna zaczęła znikać. Próbowałam ją zatrzymać, ale zniknęła, rozpływając się w ciemności. Ostatnią rzeczą, jaką usłyszałam, była jej głos mówiący: nie bój się, wróć i zrób to, co należy. Kiedy otworzyłam oczy, byłam z powrotem w moim domu, otoczona przez moją rodzinę. Lekarze zdołali mnie ożywić. Teraz proszę, abyście wysłuchali tego, co mam do powiedzenia. Nie wróciłam z byle jaką wiadomością, ale z pilnym ostrzeżeniem od świętej Faustyny o przyszłości Polski i świata. Pokazała mi przerażające wizje. Widziałam świat pogrążony w rozpaczy, z ludźmi biegającymi bez celu, pełnymi. Dziedzictwie, które mamy jako naród. Polska ma przed sobą wielką misję, ale musimy być gotowi, aby odpowiedzieć na ten wezwany. Święta Faustyna powiedziała, że mimo nadchodzących trudności, Bóg nigdy nie zostawi swoich wiernych. Te jasne światła, które widziałam, są oznaką Jego obecności, Jego miłości, która przetrwa w sercach wierzących. Musimy teraz skupić się na modlitwie, jedności i wspieraniu się nawzajem. Czas jest krótki, a to, co nadchodzi, nie może nas zaskoczyć. Jako Polacy jesteśmy powołani, by być przykładem dla innych narodów. Nasza wiara i miłosierdzie będą potrzebne, aby dać nadzieję tym, którzy czują się zagubieni w ciemności. Wielu z nas musi obudzić się z letargu, w którym tkwi. Musimy przestać ignorować to, co dzieje się wokół nas i w naszych sercach. Święta Faustyna przypomniała mi, że w każdych czasach Bóg woła do nas, wzywając do nawrócenia i przemiany. Teraz jest czas, aby odpowiedzieć na to wołanie, aby w pełni otworzyć swoje serca na Jego miłosierdzie. Kiedy patrzę na naszą Polskę, widzę nadzieję, a nie tylko zagrożenie. Zobaczcie, jak wiele dobrego wciąż jest w naszych ludziach, w naszej kulturze, w naszej wierze. Jeśli będziemy stać razem z wiarą i miłością, możemy przejść przez te burze. Warto o to walczyć. Warto modlić się i warto ufać, że Bóg ma dla nas plan. Niech nasze modlitwy będą jak te światła, które widziałam, rozświetlające ciemności, w których tak wielu z nas utknęło. W jedności, miłości i pokorze możemy stać się światłem dla świata. Teraz musimy wstać i działać, a nasza Polska będzie błyszczeć jako znak nadziei w trudnych czasach. Rola, jaką Polska odegra w najbliższych czasach, jest niezwykle istotna. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Prośmy razem o wstawiennictwo świętej Faustyny, abyśmy zostali wzmocnieni w wierze i przygotowani na to, co nadchodzi. Święta Faustyno, posłanniczko Bożego Miłosierdzia, przyjdź nam z pomocą w tych ciemnych czasach. Módl się za nas i za naszą umiłowaną Polskę, abyśmy mogli pozostać mocni w wierze, nawet w obliczu największych prób. Naucz nas żyć w ciągłej modlitwie i pokucie, szukając miłosierdzia Bożego, póki jest na to czas. Niech nasza ziemia stanie się schronieniem dla wiernych w nadchodzących dniach próby. Święta Faustyno, módl się za nas, abyśmy znaleźli schronienie w miłosiernym sercu Jezusa i nigdy nie zbłądzili z drogi wiary. Amen. Teraz zapraszam Was wszystkich do obejrzenia filmu, który widzicie na ekranie, i do subskrypcji tego kanału. Wasze wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli nadal budować wspólnotę wierzących
zjednoczonych w dążeniu do zbawienia. Do zobaczenia w następnym filmie.